że w tej chwili, tak jak to dzisiaj wygląda, my dopuścić do tego, żeby nam, że tak powiem, wprowadzono szlaban ekonomiczny poprzez nakładanie kar, nakładanie, że tak powiem, dodatkowych opłat za produkowanie nadmiernej ilości dwutlenku węgla, zablokować w ten sposób produkcję elektrowni bazujących na węglu kamiennym i węglu, a zwłaszcza węglu brunatnym, że do tego dopuścić nie wolno, bo to jest w tej chwili ogromna szansa dla Polski. My rzeczywiście produkujemy najtańszą energię elektryczną w Europie, właśnie w elektrowniach opartych na węglu brunatnym. I tu wyłączenie tego po prostu byłoby katastrofą dla polskiej gospodarki. Także no taka jest, że tak powiem, twarda rzeczywistość.